Witajcie w kolejnym wideo na kanale. Produkty marki Tenda pojawiały się już wcześniej, tutaj gdzieś Wam podlinkuję ostatnią recenzję. Podobnie jak pojawiały się już mobilne routery, czy to 4G, czy 5G. Tutaj też kolejny link dla Was. Natomiast dzisiaj model o tyle ciekawy z portfolio Tendy, ponieważ jest to router 5G, czyli wspierający najnowszy standard mobilnej telefonii komórkowej. A teraz nie przedłużając, przejdźmy do samego wideo. Dzisiaj model Tenda 5G03. Zaczynając od opakowania, jest kartonowe, tekturowe, brawo producent, ekologiczne. Prezentuje się zjawiskowo, bym powiedział, bo ma nie dość, że czarny, elegancki kolor, to jeszcze takie błyszczące, kolorowe napisy. One się błyszczą, mienią w świetle. Wszystko to sprawia, że już na pierwszy rzut oka mamy wrażenie obcowania z produktem premium. A że jest to produkt z wyższej półki, nie świadczy to, jakie ma parametry. Informacja oczywiście, że jest to urządzenie przeznaczone właśnie do 5G. Mamy technologię AX1800 Wi-Fi 6, czyli mamy Wi-Fi 6 dwusystemowe. Mamy na dwóch pasmach do 1800 megabitów na sekundę przy wykorzystaniu obu pasm, jeżeli chodzi o szybkość Wi-Fi. Mamy 5G NR router i tutaj też prędkości są niezłe, bo o ile dobrze pamiętam, to jest to grubo powyżej 4 gigabitów na sekundę przy ściąganiu, oczywiście teoretycznie do ponad 4 gigabitów przy ściąganiu i do ponad gigabajta przy wysyłaniu danych. Tyle możemy oczywiście osiągnąć w sieciach 5G, natomiast łącznie router ten obsługuje aż do 12 pasm, a to dlatego, że ma nowoczesny 7-nanometrowy procesor, prawdopodobnie MediaTeka, który wspiera również agregację. Mamy tutaj oczywiście pasma 4G, również wsparcie dla 4G, czyli na przykład B20, które jest istotne na terenach mniej zurbanizowanych w Europie. Sama zawartość opakowania nie jest może, słuchajcie, jakaś zawrotna, ale nie o to tu chodzi. Mamy sam router, kabel ethernetowy, zasilacz i instrukcję obsługi. Mamy też informację, że wspiera standardy do AX, tak jak powiedziałem, dwuzakresowy Wi-Fi i to Wi-Fi 6, więc optymalne w tej chwili przy tego typu sprzętach. Mamy też wsparcie dla różnych pasm, w tym, tak jak wspomniałem, mamy również B20, którego często w niektórych modelach może brakować. Mamy też w zasadzie wszystkie istotne pasma 5G, więc i 4G i 5G będzie tutaj jak najbardziej zaopiekowane. Na dole jeszcze powtórzona informacja o maksymalnych przepustowościach Wi-Fi 6 AX1800 i nazwa kodowa modelu 5G03. Kolejna strona opakowania, informacja o właśnie wsparciu dla 5G, wsparciu dla Wi-Fi 6, czyli również do mamy tutaj formowanie wiązki, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, WPA3 też jest dobrze. To, co też ciekawe w tym urządzeniu, to to, że możemy, słuchajcie, skorzystać z sieci mesh, to znaczy oprócz tej jednostki, tego routera, możemy do chyba 960 metrów pokryć zasięgiem 8 jednostek mesh, oczywiście z linii Tenda, jest kompatybilnych, do 8 jednostek można podłączyć, więc łącznie całkiem spory zasięg nawet w domu możemy zapewnić, stosując cały taki zestaw. Co w środku? Oczywiście sam router. Dodatkowo mamy instrukcję. To nas nie interesuje. Mamy kabelek ethernetowy. Fajnie, że ten kabelek jest, słuchajcie, płaski. Można go gdzieś pod progiem, pod uszczelką schować. To zawsze na plus. Sam zasilacz. A zasilacz jest, słuchajcie, 24-watowy, 2A, 12V, podobnie jak w innych modelach 5G, tak to jest. Mamy też wkładane końcówki,
Czyli tutaj możemy sobie, słuchajcie, wymienić, jeżeli będziemy potrzebować, na przykład w innym kraju, podłączyć nasz sprzęt. Dosyć długi kabelek, myślę, że około 1,5 metra długości. 24 W to jest oczywiście maksymalny pobór mocy, natomiast ten model może go pobierać zdecydowanie mniej, w zależności od sytuacji. Samo urządzenie, słuchajcie, też prezentuje się ciekawie, matowy plastik. Tutaj mamy informacje o 5G, więc już na pierwszy rzut oka widać, że jest to zaawansowany sprzęt, nowoczesny. Jeżeli chodzi o tylnią ściankę, tutaj mamy otwory wentylacyjne i dodatkowo mamy, słuchajcie, przycisk do konfiguracji mesh. Gdybyśmy skorzystali z dodatkowych jednostek tędy mesh, mamy też, słuchajcie, dwa porty gigabitowe, chyba LAN WAN, prawo producent. Możemy też skorzystać z opcji podłączenia kablowego, jeżeli w danej lokalizacji mamy dostęp do innego łącza, więc możemy wtedy wykorzystać ten router jako po prostu router taki bardziej stacjonarny, standardowy, ethernetowy, a nie korzystać z 5G. Natomiast tutaj mamy opcję podłączenia mesha i możemy wybudować całkiem duży zasięg Wi-Fi, jeżeli mamy większy dom. Jest oczywiście gniazdo zasilania, ale to, co też na plus dla tego urządzenia, nie wiem, czy to mi się uda w łatwy sposób wyciągnąć, udało się. To mamy tu przede wszystkim, słuchajcie, dwa gniazda antenowe, które umożliwiają nam zamontowanie samych anten na zewnątrz, co przy słabszym zasięgu 5G może znacząco poprawić propagację sygnału, a przy takich parametrach jak ponad 4 gigabity na sekundę może zrobić się naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o przepustowość internetu. Mamy też port USB-C. Spodnia strona urządzenia, tutaj mamy włącznik, wyłącznik. Brawo producent, że zostawił fizyczny włącznik oraz, słuchajcie, gniazdo na karty nano SIM. Oczywiście są spełnione wszelkie normy europejskie, kanadyjskie i po podłączeniu karty nano SIM możemy cieszyć się z dostępu do internetu. Dodatkowo cztery takie, słuchajcie, gumowe podstawki, które spowodują, że router nie powinien się przesuwać na powierzchni, więc też widać, że jest to bardzo przemyślana konstrukcja, a całość jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ładna. Tutaj mamy też diody, jeżeli chodzi o panel przedni, informujący o stanie pracy urządzenia. Całość prezentuje się naprawdę bardzo elegancko. Mamy w tej chwili kreator szybkiej konfiguracji. Wpisujemy adres w przeglądarce 192.168.0.1 i zaczynamy konfigurację. Wpisujemy adres internetowy 192.168.0.1 i tutaj możemy się zalogować. W tej chwili mamy panel główny. Mamy jeden klient online, to jest właśnie ten laptop. Tutaj mamy ustawienia sieci Wi-Fi. Sprawdzimy sobie połączenie internetowe, tryb pracy, mamy tryb routera bezprzewodowego i tryb routera 4G, 5G. Mamy opcję 5G standalone i not standalone, spróbujmy może tak ustawić i połączyć. Mamy też możliwość wyboru pasm, jakie
z jakich będziemy korzystać. Tutaj mamy pasma 4G, pasma 5G. Po konfiguracji mamy połączenie już automatycznie z siecią 5G Not Standalone, czyli sieć, która jest w tej chwili dostępna w Polsce. W Polsce nie mamy jeszcze sieci Standalone, czyli samodzielnych sieci 5G. Mamy szczątkowy zasięg, co prawda 5G, nie jest to jakiś super mocny sygnał, natomiast mamy i 5G i 4G. Jesteśmy w stanie osiągnąć prędkości na poziomie 200 megabitów na sekundę. Kolejna próba i kolejne zaskoczenie. Przekroczyliśmy 300 megabitów. Przez ostatnie kilka dni intensywnie testowałem najnowszy router Tandy, oznaczony kodowo 5G03. I jak najbardziej sprzęt przypadł mi do gustu. Nie dość, że jest elegancki, nowoczesny, to jeszcze osiąga naprawdę przyzwoite prędkości, bo na słabym dosyć sygnale 5G mojej lokalizacji udawało mi się regularnie osiągnąć prędkości między 250 a 350 megabitów na sekundę, co myślę, że jak na dzisiejsze obciążone już sieci 5G jest naprawdę niezłą wartością. Samo urządzenie posiada 10 anten, 2 anteny Wi-Fi i 8 anten do sieci mobilnych, które umożliwiają transmisję na aż 12 pasmach, więc jest w czym wybierać. Dużym plusem urządzenia jest również możliwość podpięcia do 8 jednostek mesh Tandy, które pokryją do 1000 m2 zasięgiem Wi-Fi. Z mojej strony mogę polecić tylko ten sprzęt, jeżeli szukacie rozwiązania do 5G, jeżeli nie macie dostępu do stałego łącza albo po prostu potrzebujecie mobilnego internetu do użytku i w domu, i na działce, i w domku letniskowym, to na pewno rozwiązanie Tandy jest interesującą opcją. Jestem ciekawy Waszych opinii, czy używacie produktów marki Tenda i czy jakie macie z nimi doświadczenia. Napiszcie w komentarzach poniżej. Napiszcie również, czy używacie modemów routerów 4G, czy też 5G, czy dopiero szykujecie się do ich zakupu i w takim wypadku na co zwracacie uwagę. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz szerowanie, udostępnianie tego filmu, a także zasubskrybowanie kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy materiał wideo. Na koniec jeszcze podstawię Wam kilka innych ciekawych produktów.